Dobra, szybko, bo szkoda czasu. Minecraft, czyli wirtualne klocki Lego, które nagle znowu stały się modne, bo PewDiePie zbudował tą wielką kulkę mięsa. This is the greatest thing that has ever happened to me. I can fly around the meatball. Gameplay? Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Gameplayem jest twoja kreatywność. Jakość? No, niby wygląda jak gówno, ale prostota rozgrywki połączona z głębią możliwości potrafi przyprawić o opad szczęki. Klimat? Raczej w 2019 już nie istnieje. Może, że jesteś chorobliwie sentymentalny, albo oglądasz zbyt wiele YouTube'a i teraz każde zwierzątko w grze nazywasz Sven. Frajda z rozgrywki? Jeśli w dzieciństwie nie potrafiłeś dobrze się bawić, mając do dyspozycji trzy plastikowe zakrętki, to tutaj raczej się nie odnajdziesz. Minecraft to teraz raj dla żonnych subów twórców głupiego kontentu, którzy liczą, że jakimś cudem wypozycjonuje ich przy budowniczym z Ikei. No a tak poza tym to masz gołe łapy i do dyspozycji cały świat, z którym możesz zrobić co tylko zechcesz. Czyli w większości przypadków wybudować wielkiego penisa. Może, że jesteś pozbawionym wizji człowiekiem, który potrafi tylko bezwolnie robić to, co każą mu inni, a najchętniej biegałby za znacznikiem, strzelał w co każą i co chwila płacił za skin albo inny chłam. Wtedy czeka na ciebie cała współczesna branża gier.